Jest kilka miejsc, które ilekroć tu jestem, lubię zobaczyć, dotknąć, upewnić się. Zostawiłem rzeczy w hotelu i wyszedłem. Tuż obok, na ścianie kościoła świętej Elżbiety, jest puste miejsce po tablicy ku czci jakiegoś zmarłego. Piaskowiec mógł zmurszeć ze starości, ale trudno wykluczyć, że w powojennych latach jakiegoś krewkiego Polaka złościł niemiecki tekst epitafium i wszystko zdrapał do cna. Na takim tle Janusz Stankiewicz wykonuje fotograficzne portrety wybitnym osobom. Spojrzałem na ten uśmiercony nagrobek i poszedłem dalej przez bramę pomiędzy Jasiem i Małgosią, nawet nie czytając napisu Mors Janua Vite, który jest tam od zawsze. Rzuciłem okiem na rynek i na nic więcej nie było już czasu. Resztę wieczoru po brzegi wypełniło gadanie, przemówienia, powitania, dyskusje, pogawędki. Tylko to zapamiętałem, nie licząc kradzieży, która oszpeciła ostatni punkt programu w pięknym oratorium Marianum. Następnego dnia, przynajmniej do godzin popołudniowych, była środa. A potem autobus z innej epoki, klucząc po wyboistym Wrocławiu i resztkach dawnego portu, dowiózł nas nad Odrę w najmniej malowniczym jej miejscu. Już sam ten pojazd marki Icarus zapowiadał, że będzie to podróż w czasie. Z kalendarza wynikało, że jest 12 maja, ale w roku przestępnym pod tą dwunastką mogło się kryć coś innego. Chociażby trzynastka. I rzeczywiście, tego samego dnia, a już z pewnością nazajutrz, coś nagle zaczęło się dziać w maszynerii czasu. Teoretycznie mieliśmy płynąć z prądem, a jednak niezupełnie. Patrzyłem z pokładu na rzeczne wiry. Mieszały się w nich godziny, pory dnia, dni tygodnia, aż wszystko się rozmyło w ospałej wodzie Odry. Straciłem rachubę. Nawet przestrzeń jakoś nie trzymała się kupy.
No! Krótka przerwa i zaczynamy od nowa. Ostatni widz dostaje specjalną nagrodę. Kadzidło, mirrę czy złoto? No właśnie. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy.